dopiero dzisiaj Was załamię. Pominę kwestie hydrologiczne, kwestie estetyczne. Takich zwałek mieliśmy w Warszawie samej masę. Powyżej grota z jednej strony, jak i z drugiej. Poniżej grota z jednej strony, jak i z drugiej. Tutaj, tam niżej, w okolicy Czajki. Jeszcze tak szybko powiem Wam, jak to było. Powiedzmy, most grota i w dół. Były tam bardzo, bardzo wielkie stare drzewa i było takie fajne jeziorko. Na wyższej wodzie napełniało się wodą, a na niższej odcinało i tam naprawdę fajna ryba była. No i przelew był fajny, ładne klenie. No nie tylko, ale klenie śliczne tam. Wszystko to poszło pod topór i zostało w ogóle zasypane. Dobrze, zajmijmy się tą naszą zwałką. Od kolektora Żerańskiego do końca wyspy. A zaraz za kolektorem Żerańskim była taka łacha, na której stało jedno drzewo. Jedno jedyne drzewo, nazywało się Małpi Gaj. Fajnie takie, ja wiem, kilkumetrowe drzewo. A reszta to był sam piach. No niebywałe, że woda tego lody, ja nie wiem. No tak było w Małpim Gaju. Plaża i jedno drzewo od tylu lat. Przyroda go nie zabiła, zabił go człowiek. A co tam w ogóle latają? Czego, ale czego oni strzegą? Jak tu jest wszystko w rozkładzie? Wszystko! Czy to prasa, czy to jest rząd, czy to są służby? Niczemu to nie służy, to latanie. Niczemu. A czy na zarabianiu pieniędzy? A to nie polega tylko na tym, że zarabianie pieniędzy polega na pomocy przyrodzie i ludziom. Ale to mało kto rozumie. Łacha za kolektorem ciągnąca się aż do wyspy. Główne koryto po lewej, a po prawej dość bystra mała rzeczka od noga. Powiem Wam, no mocno zasyfiona była. Tam była ryba, szczególnie na wyższej wodzie. Na niższej wodzie też wchodziła ryba, ale ja tam łowiłem, ale raczej na wyższej wodzie, bo wiecie, na niższej wodzie strasznie zapachnięte. No nie będę Wam opowiadał, jakie ryby były na tej odnodze i tak dalej. Została zasypana z lewej strony w ogóle to główne koryto. No to tak, stara rafa, a za rafą dół, za dołem przykosa. Masa sumów. Zawsze widać było kilka, jak się spławiało. No chyba, że była wysoka fala. Wtedy człowiek nie zobaczył spławu. Ale to nie to, że jakiś od wyspy, od Małpiego Gaju był obryw od razu i była głęboko woda. Nie! Mogłeś iść kilkadziesiąt metrów i woda powoli. Wyobraźcie sobie, jak to woda była na nos na sumy. No i w ogóle na grunt, na białą rybę. Prawie stała. W niektórych miejscach stała lekko opłynęła. Nie, no w ogóle, no. Rozkosz. Marzenie o takiej wodzie. Dzisiaj mam marzenie o takiej wodzie. Oczywiście piasek. Nie, no. To czego brakuje. Na Pradze jeszcze trochę tego piachu jest. A tu w dole dopiero za Jabłonną jest trochę piachu. Zaczyna się piach. A tak to wszędzie. Zasypali odnogę całą. Aż do wyspy. A ze strony lewej, jak poszli ławą, to przez, nie wiem, czy to jest 2 km, czy 3, nie wiem, można to zmierzyć. To tak, jak opowiadałem na poprzednich filmach. Tak pięknie tutaj uregulowali coś, co nie podlegało regulacji. Coś, co nie potrzebowało regulacji. No ale gdzieś ziemię chcieli wyrzucić, a na składowisku trzeba byłoby zapłacić. A tu jeszcze podatnik zapłacił za regulację. Ależ to ruska była. Dobra, zaczniemy od wyspy. Może zrobimy tak, że ja nie będę mówił z dołu wody, z prawej, lewej, z góry i tak dalej, tylko po prostu znajdę gdzieś na stare mapy w internecie i naniosę na tych mapach po prostu pozycja 1, 2, 3, 4, co mi tam się do głowy przyjdzie. Jedynka. Taki przesmyk był między właśnie tą rzeczką wypadającą z Małpiego Gaju a głównym nurtem i woda była tak bystra, że jakiś tam lapeta na wiośle w życiu nie podpłynąłby pod prąd.
No ale wiadomo, ten kto potrafił pływać, dawał sobie radę. Nawet nazwaliśmy, o ile pamiętam, to Stefan nazwał tą część właśnie Dunajec. Bo woda była jak na Dunajcu. Wysoki brzeg, wysoka burta, piaszczysta wyspy, porośnięta dużymi drzewami i te korzenie wszystko to trzymały. Tam raczej nie rzucałem wędą, dlatego że był taki nurt, że raczej nie było sensu. No, na pewno siedziały brzany, ale jaki to sens, jak kawałek dalej woda zwalniała, była rafy, były brzany, co tam będę. Na bardzo silnej, na bardzo bystrej wodzie to nie jest tak hop-siup. Na dwójce była przykoska, tak delikatnie, i tam szalały na tej przykosie rapy. No i co się potem okazało przy łowieniu rap? Bytowały też tam sumy. Część się wyjęły, a część nie. Po stronie brzegowej, którą teraz zmierzamy, jedynka, dwójka, w dół, to wszędzie w tych krzakach siedziały tam sumy. Wszędzie. Wszędzie tam było dosyć głęboko, tam było kilka metrów. Numer 3 to jest stara barka, którą bardzo szczegółowo opisałem w książce. Takie cegły tam były. Takie cegły. Nie wiem, czy to była barka sprzed 100 lat, czy sprzed 500 lat, czy jeszcze nie mam pojęcia. Te cegły wystawały tylko na taką wysokość. Cała barka była pod ziemią, pod piachem. Tam była ryba, głównie były tlenie, ale nie tylko, bo tam się każda ryba grupowała. Zresztą w ogóle w całym tym przesmyku występowały wszystkie gatunki ryb wiślanych. Wszystkie. No nie mówię jakichś tam, wiecie, tam górskich czy tego, ale to co w Warszawie, to co w województwie warszawskim, to tam występowały wszystkie takie gatunki. Czwórka była przelewem, który przechodził również. Inaczej, zaczynał się w połowie tego cieku bocznego, a kończył się po drugiej stronie wyspy. Czyli przez całą wyspę jeszcze przychodził, czyli najpierw kiedyś dawno musiał być ten przelew, a dopiero potem powstała wyspa. Stefan mówi, że znajdował na tej wyspie cegły za czasów jeszcze carskich, z datą. Czyli to bardzo możliwe, że była to tama budowana jeszcze za cara lub z cegieł carskich. Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy w Polsce gdzieś są jakieś archiwa, żeby się dowiedzieć co, jak. Gdyby ktoś miał zdjęcia tych rejonów tutaj, nie ukrywam, że najbardziej interesują mnie zdjęcia z tego rejonu od Żerania aż do Jabłonny. Te zdjęcia mnie najbardziej interesują. No wiadomo, że królował Kleń i Jaś. Przed tamą była każda ryba, było masę brzan. Dość duży rozdział poświęciłem w swojej książce właśnie wyspie, bo dla mnie to jest coś najpiękniejszego, co pamiętam, to jest właśnie ta wyspa. Nie ma, dla mnie nie ma niczego piękniejszego na świecie, żadne siedem cudów tam przyrodniczych świata, czy nawet rozpady, Niagary, Śmary, jakieś tam jeziora Wiktorii czy coś. Nie, w ogóle mnie to nie podnieca w porównaniu z tą moją kochaną byłą wyspą. Z prawej strony, powyżej tamy, był bardzo duży dół. Można było sobie normalnie stanąć w pewnym momencie i rzucić sobie na przykład na 3-4 metry, poważnie, na, jak woda na przykład bywa tak, że prawie stawała, to normalnie na przystawkę na stojącą wodę. Wyobrażacie sobie takie miejsce? Ale co ciekawe, tam w ogóle nie brudziło. Kolektor szedł. I te całe syfilisy, to część szła tamtym brzegiem, ale to też nie te grube frakcje, tylko taka pianka, znaczy taki biały nalot, a cały syfilis szedł od tej strony wyspy, właśnie od powiedzmy lewej strony. Także tam normalnie była czysta woda, tam nigdy pekla nie było, to też jeszcze było niebywałe. Ta ryba nie dość, że miała fantastyczne miejsca, to jeszcze miało w pobliżu, skąd przychodzić, pożarcie miało. No nie wspominam tam, że tam jakieś tam leszcze czy coś. Rapy, które non-stop waliły praktycznie po całości, ale też lubiły na końcu tamy walić. A za tamą już była
aż prawie do końca taka woda dosyć płytka. Od brzegu wyspy schodząca na głębszy poziom, ale tam wyobraźcie sobie, co tam się działo nocą. Non-stop gonitwy sandaczy. Non-stop zasysania sumpów atakujących. I w ogóle spławy tych, nie no, po świecie księżyca, słuchajcie, to tam... Ten, kto nie widział, nigdy mu tego nie przekaże. Jeden z moich widzów mówi, o, sandacz 22,5 kg. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Takie były tam ryby, ale przejdziemy zaraz właśnie do miejsca, gdzie był ten sandacz. 4, tak? Teraz się pogubię w tym. 5. Tama powoli, tak jakby przechodziła w głębsze frakcje kamienne i wiecie, czym się kończyła? Kończyła się tym, że zaczynała się kolejna tama wielkimi, potwornymi głazami narzutowymi. Jak nie helikopter, samolot, to kwinto. Co za... Czyli mamy punkt 5. Nazwijmy to rafą z okrąglakami, takimi wielkimi bambułami. Na tych bambułach szczególnie siedziały 3 ryby. Klenie, rapy oraz bardzo fajne, tłuściutkie sandacze. Oczywiście sumy też, ale ja mówię głównie. Ale dalej to już, ja już tam znam dokładnie te wszystkie mety, ale wystarczyły mi te miejsca z tej strony, które miałem, nie potrzebowałem dalej. Ale jedno miejsce było bardzo fajne, to tak jak był ten przesmyk, gdzie mówiłem, że tam był, który za chwilę będzie punktem następnym. I vis-a-vis tego przesmyku było fajne miejsce z brzegu na spławie. Bo ta woda tak jakby wpływała, natleniona i w ogóle ryba przechodziła, tego super miejsce. Niech będzie ten za przesmykiem 6. Zawijamy za wyspę. Pozycja 7 to jest przykosa. Przykosa z niewiarygodną ilością sumów. Co ciekawe, nie za głęboko. Ciągnąca się poprzek Wisły. O co chodzi nie za głęboko? Jakbyście nie poprowadzili przynętę, to ten sum się wam podniesie nawet z dna, jeśli ta przykosa ma około 2 metrów. Mistrzostwo świata. Ile tam było ryb? Jedziemy dalej. Mamy przesmyk, ten przesmyk, który jeszcze widać było na pierwszej części. To jest ten przesmyk, gdzie siedziały potworne sandacze. Takie krzaki, pod tymi krzakami takie dziwne zasania były. Kiedyś z Michałem weszliśmy tam, taki dosyć wysoki, skarpa była. I tak sobie tak patrzę na gęby. A nic to nie pasuje, ja nie widziałem właśnie takiego zachowania ryb nigdy. Ale szczupaki, nie? No i ja mówię, no chyba tak. Się okazało, że tam siedziały bardzo grube sandacze. Bardzo grube sandacze. Tam nikt ich nigdy nie dotykał, oprócz jednej osoby. I wyciągał tam potworne sandacze. I to nie jednego, nie dwóch, nie trzech. Ale człowiek, który wyjął bardzo dużą ilość ryb, powiedział, że takich sandaczy jak w tym miejscu nigdzie na Wiśle nie widział, a sporo terenu zwiedził w życiu swoim. Terenu wiślanu, czyli 9 teraz. Mamy główkę, tą samą, która wychodzi z tamtej strony Wisły. Króciutka, cholernie zaraz za główką głęboko. W zatoczce takiej małej, non-stop napierdalanka, non-stop, nawet sumów, nawet w dzień, nawet w słońce. Masa rap, duży rap, masa sandaczy, trochę glenia, tak średnio, bo to było tylko. I dalej na wodzie, jakbyśmy się wracali do punktu 7, to przez całość bardzo duże rap. Bardzo duże rap. Aż do tamy, tej sumowej, gdzie też były rapy.
A panowie, Eldorado, nie trzeba jeździć do Finlandii, do Laponii. Dzisiaj to rybactwo puścić w tamte rejony, to ja się cieszę, że już nie ma, no tych terenów już nie ma, bo powstała zwałka, ale gdybym ja zobaczył, co to rybactwo wyczynia z tamtymi rybami na tej wyspie, na tych 8 punktach, chyba dostałbym zawał jajec. Nie będę opisywał jakichś takich mniejszych tego opisałem wam tylko najfajniejsze miejsca. I wyobraźcie sobie tak, wyspa, na której możecie złowić każdy gatunek na spinę, możecie łowić też na żywca, możecie łowić na muchę, możecie łowić na federa, na spławik, była każda woda. Każda woda dla każdego wędkarza. Kurwa. Na Dunajcu, czyli na pozycji pierwszej, widziałem kiedyś autentycznie. Kurwa znowu. Wojskowy albo milicyjny. Pewnie w białych koszulkach. Wsparci i gotowi. Tak dojebać, żeby aż kredki z plecaka wypadły. Polskich granic strzela. Wchodzi jakiś przychlast i mówi, ja mam immunitet, przepuścić mnie. Przecież i oni dyskutują z takim człowiekiem. Jedna seria w górę, druga seria 10 cm przed kopytami i nikt nie przechodzi. Ktoś przechodzi, pim, i nikt już nie przychodzi. On się pyta, jakie to jest wojsko? Ja mówię, to jest wojsko na ludzi z tornistrami. Jeśli ktoś byłby turystą. Ja na przykład bardzo często, na przykład ze swoją dziewczyną, najczęściej sam, a oczywiście dziecko zrobiłem na tej wyspie, no to przecież robiłem to, co mówiłem wiele razy. To właśnie na tej wyspie. Na tej wyspie było tyle kaczek, nie obawiam się, że teraz od granicy województwa do granicy województwa tyle kaczek byśmy mieli. Naleczyli. W ogóle jest jakaś tragedia z kaczką. Z krzyżówką, no nie tylko. Nie wiem, co się dzieje. Czy po tym Petruciu zeszłoroczku, nie mam pojęcia. Bardzo mało kaczek. Było tak dużo kaczek, zresztą to wszystko opisuje, że w tej pierwszej fazie, tam gdzie jedynka, tam gęsty taki był dosyć las, ten wiklinowo-łęgowy, to tam był szkielet, 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 szkielet. Wiecie, dzikie ptaki, lisy, no i różne tam inne takie. Słuchajcie, tam dalej była na przykład polana. Takie plaże były w środku, a na środku takiej jednej plaży na przykład była taka trawa, że jak my sobie zapasy robiliśmy, a chodził z nami taki wielki ham w ogóle, nie będę mówił ham, mój kolega, no serdeczny kolega z ulicy Żerańskiej, taka ulica kiedyś była, potem teraz postawili na Żerań, ulicę Żerańską, a to nie tam, gdzie był, nie w ogóle, kurwa, to nie. Wielki, bo on już wtedy miał 1,90 m, jak był w tej podstawówce, takie 1,90 m parę. Jeszcze potem dochodził do tego mistrza na Polonez, jak się nazywał ten od zapasów, ten na WF-u, dobry był. Dobry, paru bandziorków go napadło, takich połamał, kurwa, że po prostu człowieku, no, ledwo przeżyły te bandziorki, kurwa. Bo jak robiliśmy te zapasy na tej trawie, to one normalnie jak materac. Był pad, wrzucał ci jakiegoś suplesa, coś, bup, leżałeś i wcale nie byłeś poubijany. No i teraz słuchajcie, plaży, nie? A na środku plaży były, w środku plaży, taki wielki słup, czy wielki, taki duży. Taki soczysty słup. Co się okazało? Jak ktoś się nieproszony zaprosił sam na tą wyspę, co pewnie było przypadkiem, ale to zazwyczaj zaprosił. Kto się zaprosił? Zaprosił się lokalny jakiś tam ciławiek, a nie jakiś tam jakaś przybłędna. No a tam prym wiedli panowie, który potem był medalistą olimpijskim i drugi pan, który był medalistą świata. W bardzo nieprzyjemnej dyscyplinie dla normalnego zjadacza chleba, który nie miał do czynienia z takiej dyscypliny. Także, ale oni go nie bili. No bo co będą go bić? No co tu Wisła przyjął? Chociaż są takie łachy, że lubią się wyżywać na słabszym. Dla mnie to jest to samo, co pedofilia. Wyżywać się na słabszym to jest pedofilia. Zapraszali pana, przywiązywali go do słupa, z Wisły brali kubeł wody,
stawiali przed nim. I tak sobie stał w tym słoneczku. Już więcej nie przychodził na ich wyspę. Takie były piękne czasy, krzywdy nie robiły. Jeden mi nawet wspominał. Też, no kurwa, macie to. Mógłbym wam opowiadać godzinami o rybach, o tym, o kocie, który tam mieszkał, ale zazwyczaj była to wyspa, gdzie przez miesiąc, a może dwa, nawet kwartał, nie zobaczyliście nikogo. Nie zobaczylibyście nikogo. Dzisiaj, to robactwo to by obleciało kwokiem dookoła. Sanda. Te komuchy powojenne, te komuchy esbeckie i te komuchy gierkowskie nie dożynały, no ścieki oczywiście, ale oni tak nie dożynali tej wody, tak jak zaczęli dożynać to komuchy po Magdalenkowie. Przyszedł rok 90. Któryś. No i zniszczyli mi wszystko. Zniszczyli całą moją młodość. Zniszczyli mi miejsca nie tylko wędkarskie. Przede wszystkim zniszczyli siedliska, siedziby zwierząt. Tych podwodnych, nawodnych, czy tych naziemnych, czy podziemnych. Gdyby ta tragedia służyła jeszcze jakimkolwiek celowi, nie mówię już wyższemu, wysokiemu, czy nadrzędnemu, czy niezbędnemu. Skarb Państwa zabrał mi też wszystko, co miałem w swojej dzielnicy, nie tylko wyspie. Z fajnej, pachnącej dzielnicy Żerań, w ogóle to już prezydent, o, zaczniemy troszkę historii, prezydent Warszawy, Starzyński, to on już taki projekt rzucił przed wojną, żeby z Żerania zrobić dzielnicę przemysłową. I poszło, jego potem hitlerowcy rozstrzelali. Być może jak nie Stefan Starzyński, to być może ktoś inny by położył łapę na tej pięknej dzielnicy, która jest dzisiaj, no czyli częścią Białołęki, która jest najbardziej zasypiałą dzielnicą w Warszawie, jak nie w Polsce. Słuchajcie, to co się tutaj zdarzyło przez ostatnie 30 lat, to nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Ja część tego syfu opisuję w swojej pierwszej książce, Moja Polska. W tej książce nie zawarłem oczywiście tej tragedii o Wiśle, o wyspie. Znaczy o Wiśle tak, ale nie o wyspie. O wyspie będzie w trzeciej mojej książce, Moja Wisła. Możecie sobie wyobrazić, że na jednej ulicy istnieją trzy firmy śmieciowe, a jedna z nich już 10 lat temu, jedna z nich, tylko nie wiem, czy jedna, czy dwie, nie mają pozwolenia na składowanie śmieci, osadów pościekowych. Czyli to, gdzie jest, gdzie są metale ciężkie, choroby śmiertelne, wirusy śmiertelne, bakterie, cholera, tyfus, paraliż mózgowy, no cuda. Metale, to już mówię, metale ciężkie, różne obleńce, tasiemce, glisty, ludzkie potworności, jakieś pierwotniaki, coś krzywy. I to już 10 lat temu, jak tylko ta firma tam powstała, od razu zostały zatrute wody gruntowe w Białołęce. Wyobraźcie sobie, poleciałem do ministerstwa, poleciałem do urzędu dzielnicy. Słuchaj, olali. Potem ludzie troszkę tego tam podnieśli się, były takie już spotkania z panami naczelnikami, z panami, jak się, burmistrzami w tej sprawie. Powiem wam tak, minęło ponad 10 lat,
A firma czy firmy, bo ja w końcu nie wiem, czy ta druga firma, trzecia to wiem, że ma pozwolenie. Generalnie są cztery. Generalnie to są cztery. I chyba dwie z nich mają pozwolenia, a jedna lub dwie z nich nie mają. Do tej pory to samo robią? 10 lat. No, doprowadziłem do tego, że wiele prac się tym zainteresowało. I lokalnych, i ogólnopolskich. Telewizja kilka razy. I co? I firma nadal działa bez pozwolenia. Mili. Nie ma, tak jak już powiedziałem, tu nie ma z kim rozmawiać w tym kraju. Tu nie ma żadnego prawa. Pan Andrzej Duda, prezydent Polski, który nie odpowiedział mi na pismo, ale to już nie chcę. Nie chcę, żeby ktoś z urzędu pana Andrzeja Dudy odpowiadał mi, bo są niegodni, żebym to czytał. Niech nie obrażają mnie. Co by nie napisali, jest to obraza dla mnie. Dlatego, że specustawa popisana 3 dni temu przez pana Dudę spowodowała to, że wykarczują w Stalowej Woli 1200 hektarów lasu, żeby postawić fabrykę samochodów. A FSO, fabryka samochodów osobowych, która kilka lat po wojnie została zbudowana, z wykrwawionego potwornie kraju i wyssanego ze środków finansowych, właśnie została kilka miesięcy temu sprzedana kilku, nie pamiętam, 3 czy 4 spółkom żydowskim, które będą tam stawiały osiedla. Teren, że tak powiem, już zdegradowany, czyli FSO przyrodniczo, można było tam zlokalizować kolejną fabrykę dla polskich elektrycznych samochodów. Nie! To 1200 hektarów wyżyna się lasu. Nie, w ogóle powiem wam tak. Tu nie ma jakiejkolwiek dyskusji za i przeciw. Nie ma. Raz las rośnie 100 lat, puszcza rośnie 1000. I te pierdolenia, te międolenia, jak to powiedział jeden taki aktorzyna, międolenia, że się zsadzi drzewa, no niech on zasadzi i poczysta. Nie. Bardzo żałuję, że byłem w jednej klice z panem Andrzejem Dudą. Ja zorientowałem się, co to jest za klika i szybko odstąpiłem od tej kliki, bo zobaczyłem, czym to śmierdzi i uciekłem. Pan Andrzej był tam chyba do północy. Bardzo żałuję, że głosowałem na pana Andrzeja. Bardzo żałuję, że napisałem pismo do pana Andrzeja, dlatego, że pan Andrzej jest niegodny poświęcenia mojego czasu. A pismo nie pisałem jedynie w swoim imieniu, a w imieniu uczciwych wędkarzy. Nie tego robactwa wędkarskiego, a w imieniu uczciwych wędkarzy, ludzi. Przynajmniej ten czas, gdybym stanął sobie z menelami i wypił alpagę, to byłby czas jakiś taki bardziej wykorzystany, a nie na produkowanie się przed kamerą i pisanie pisma, z którego i tak, nawet gdybym dostał odpowiedź, nic by nie wynikło. Zniszczyli mi wszystko. Wyobraźcie sobie, że w latach jeszcze 70. na starych mapach, zobaczcie, były takie jeziorka na żeraniu. Stawki Reynosa się nazywały. Chodziliśmy tam ze szkołą podstawową i na łyżwy. Ja tam chodziłem już nie z wędką, ale też tak krajoznawczo, jako mało lat. Zasypali to żywcem normalnie popiołami z retroczypowni żera. Zniszczyli mi wszystko. Wszędzie, gdzie były zagajniki, jakieś takie laski, coś, wszystko jest wycięte. Łąki, takie konie polne były. Wszystko jest, nie ma zajęcy, króliki, bażanty, kuropatwy. Tam wiadomo, dziki. Nie ma, wszystko zostało zniszczone. Jest kupa śmieciarzy, Ukraińców, jakichś obcych. Robactwo też spoza Warszawy, które nie szanuje Warszawy. Nie szanuje tej Warszawy. Tylko świecą
i gdzie tylko kawałek to wyrżnąć. Jakiś zagajniczek stoi, wyrżnąć. Nieważne, stoi cham, pali papierosa, stoi jeden klonek, taki klonek, no taki klonek jak ten trzy razy wyższy. Stoi i łamie to drzewo, łamie, rozumiesz? Gada przez telefon, pali papierosa, a z drugą ręką łamie to drzewo, rozumiecie? To jest... Wszystko mi zniszczyli, wszystko. I oni mówią, że dla ludzi, dla inwestycji, dla dobra, powiem wam, to nawet tak robactwo. Ale to nie dość. I jeszcze, że na przykład wszystko tutaj mi zniszczyli, to w mojej dzielnicy, na mojej ulicy potrafi mi nachodźca, czy nachodźczyni powiedzieć, a pies jest bez śmieci, dlaczego? A może bez maseczki? Chodź kochana do mnie, chodź, bo kurwie się. No to przecież normalnie mnie, proszę panią, a dlaczego pani jest bez tej? Dlaczego pani nie jest na śmieci? I konsternacja! Nie mucha, chodź. Jeżeli pies ma właściciela debila, pies kogoś ugryzie, to właściciel odpowiada. I jestem za tym, żeby grubo z nim jechać. Ale powiedz, robactwo, to jest robactwo, no. To jest sporo debili. No ja na przykład ostatnio walnął tutaj w Udo, ostatnio pies. No i dobrze, że to był pies znajomego, a jakby to nie był pies znajomego. Mucha, porządek z właścicielem byśmy szybko zrobili, co? Zesrałby się żura. No ale tak to jest, że ja tam ze znajomymi nie prowadzę walk, ale okazał się cfelem. Okazał się cfelem i od tamtej pory już nie jest znajomy. Dlaczego? Dlatego, że poprosiłem go o szczepienie. A on mówi, ale to nie mój pies, tylko tam synowej tego. Zadzwoniłem do synowej i synowa mi zaczyna pierdolić kocopoły, czy coś tego. Tego tamtego okazuje się, że pies nie ma szczepień. No dobrze, no nie ma szczepień, no to jest obserwacja. Kiedyś była 10-dniowa, tak jak mnie pogryzł pies, który wcześniej zabił jeża, no to ja musiałem jechać do, wiecie, na Wolską i panią od wścieklizny rozmawiałem. Wiem, jaka jest procedura, jak to wszystko tego. Teraz jest 14 dni. Ujma europejska i już 14 dni. Dobra. I obserwujesz psa. Jeżeli pies padnie, no to musisz przyjąć wtedy tak zwaną szczepionkę na wściekliznę, przeciwko wściekliźnie. A jeżeli pies będzie żył, to nic nie. No i on mi tłumaczy, że on mi, słuchajcie, że on poluje, ten znajomy, i że ma jakiegoś profesora ze SGGW, i ten profesor mi wytłumaczy, że... A ja mu tłumaczę. Słuchaj, ja mam większą wiedzę na temat wścieklizny i postępowania w tym zakresie, niż ten twój profesor i ty razem to kupił wzięci i te całe wasze koło łowieckie. Bo on się... I mnie dalej mówi, ale moja synowa jest pielęgniarką. Jego synowa jest pielęgniarką i ona się zna na wściekliźnie, rozumiecie? Po prostu nie bywało. Ludzie są... Znaczy, no zaliczyłem go już do robali, jest robactwem. Ludzie są tak głupie, tak głupi, tak prości. I tak prostaccy, że mucha, co im powiemy? Robactwu? Co powiemy robactwu? Robactwo, pierdolcie się! A co powiemy dobrym ludziom? Szanujemy i kochamy was, tak? Musiu, a ty kochasz pana, czy nie? Hej, kochasz? Nic jak to. Dawaj, czapkę ci założymy, pokaż się. Pokaż się tutaj. Dzień dobry. Jestem psem w czapce. Nie to, że zabrali mi wszystko, co młodzieńcze, dziecięce. To jeszcze to robactwo takie czepiające się o wszystko. No ale wiecie, jakie jest robactwo? Robactwo będziecie cały czas zaczepiały. Będziecie zaczepiał, ale jak tylko ty dasz psztyczka robactwu, to od razu ratunku! Mordują! Ratunku! Milicja! Proszę pani! Ło! To jest robactwo, tak. Zero honoru, zero zasad, zero lojalności. Robactwo. No ale tak mamy od 1944 roku. Robaki rządzą Polską.
robactwo rządzi Polską. To są ludzie bez żadnego przygotowania. No widzieliście, przecież brata Adasia zwolnili w ogóle z odbywania, z bycia uczniem w szkole prawniczej, aby mógł zostać sędzią i mordować polskich patriotów. Tak, on został zwolniony normalnie ze szkoły prawniczej, nie wiem, czy ze studiów, czy... I został sędzią. Dlatego mamy to, co mamy. Dzisiaj, od 1944 roku, rządzą nami, no, rządzi nami robactwo. I powiem wam, że bez względu na opcję, to wszystko to jest robactwo. I czy on ma tytuł nadprofesora, czy to jest, nie wiem, jakiś prezes, czy coś. To są bardzo prości ludzie. Oni są troszeczkę bardziej już wyedukowani niż te łachudry z UB. Chociaż ci na samej górze z NKWD to nie były typowe łachudry. I typowe, tak, znaczy to było robactwo, ale to nie było takie już głupkowate typowe robactwo. Teraz on ma tytuł, tam jest profesorem, ma to prawa, to i nic więcej. On ma tylko ten tytuł, ale ten tytuł jest nic nie warty. Jest nic nie warty, dlatego że został w takich czasach zrobiony, gdzie nadzorowały to inne robaki. Ja nie mówię, że wszyscy profesorowie są robalami i tak dalej, ale czasami jak ja słyszę, co po niektóry profesor z każdej dziedziny powie, to po prostu, no, w przedszkolu dziecko nie powinno tego powiedzieć. A znowu mądrzy ludzie, to nie musi być profesorem. Może nie mieć żadnej szkoły profesorowej, ale powiedzmy, ci, którzy są, jak ma tytuł, a profesor, doktor, no to już wtedy mówią mądre rzeczy, no to są już, nigdy nie są puszczani do studia i nigdy nie są puszczani do prasy. Dlaczego? Bo prawda boli, prawda przeszkadza. Prawda może wyzwolić u takiego niedoświadczonego robactwa jakiś zarodek fermentu. Jakiś ośrodek buntu. Na tym to polega. Dlatego robactwo coraz bardziej obłazi mnie. Z każdej strony. Z każdej! I to jest kolejna rzecz, która jest dla mnie tragiczna. Oprócz tego, że zabrali mi coś, co kochałem, uwielbiałem i myślałem, że to zabierają mi jeszcze moją duszę. Wchodzą w moją sferę, strefę duchową. Tylko broń was, Panie Boże, jedyny, żebyście nie mylili robactwa z tymi niewidocznymi gołym okiem, nieuzbrojonym robaczkami, dzięki którym żyjemy, bakteriami i wirusami. Bo wirus to wszyscy... Bo są potrzebne. Bez nich nie byłoby życia. Różnymi owadami, roślinami,